Witajcie! W dzisiejszym filmie przetestujemy prawdziwą, markową, japońską kosę, na którą dają aż 5 lat gwarancji. Jest to Koso Echo i zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego filmu. Patrzcie, co tutaj znalazłem. Jest tutaj zwykła osłona na żyłkę. Mamy przekreślony trójząb, ale w zestawie była też taka plastikowa osłona na trójząb. Bo przy trójzębie to będzie wadzić, ten dół będzie wadzić o ziemię, no to zakładamy coś mniejszego i też chroni nas to od kamieni. I to wszystko było w zestawie. A czy w innych firmach takie rzeczy dają, czy nie do kosy? Napiszcie w komentarzu. Podpompujemy paliwo. I ssanie. I spróbujemy odpalić. Jestem już po pierwszym odpaleniu tej oto kosy. Pierwszy raz mam do czynienia z echo. Pierwsze wrażenie jest takie, że ma dosyć taki dziwny dźwięk. Inny niż te kosy dotychczas, które miałem. Teraz idę je przetestować, bo tylko to się liczy. To jak będzie kosić, a nie to jak pracuje, czy tam jak się składa. Bo w sklepie pewnie kupicie już złożoną. Do mnie tylko przyszła taka w kartonie. I idziemy zaraz kosić. I tylko jeszcze sobie zajrzymy, jaki ma tutaj filtr powietrza, czy jest jakaś gąbka, czy może taki zwykły papierowy jak w samochodach. O, zobaczcie, filtr jest taki sam tutaj z gumową otoczką jak w samochodzie. Bardzo fajne. Tutaj mamy oczywiście ssanie, to wiadomo.
I o, jeszcze mamy tutaj filtr gąbkowy wstępny, super sprawa. Jakość plastików jest bardzo dobra, to w dotyku to jest zupełnie co innego niż tanie kosę. Wszystko jest takie masywne, rączki gumowe, czy tam powlekane, nie, raczej one są całe gumowe. I kosa jest lekka. Myślałem, że będzie dużo, dużo cięższa. Ta kosa to jest coś niesamowitego. Idzie jak burza. Zobaczcie. Chwila, kilkanaście sekund i jak jest ładnie wykoszona. Jeśli macie malutkie podwórko, to nie i ta trawa jest mała, to możecie kupić mniejszy model. Na pewno jest lepsze to niż Chińczyk za kilka stów, bo tutaj dokładacie tak naprawdę. Powstanie film chińska kosa versus markowa, ale przy takiej kosie płacicie raz i macie na kilka lat, a w chińskim na początku płacicie mniej i później tak naprawiacie tą kosę i to jeszcze trzeba dokupić, to się zepsuje i tak może same części nie wyniosą tyle, co taka nowa kosa, ale już z robocizną, w jakimś tam serwisie, myślę, że ta chińska kosa wyjdzie po kilku latach drożej niż taka markowa. A taka markowa jest praktycznie bezobsługowa. Tylko smarujecie przekładnie, bo to może nie jest ciekawostka, ale bardzo fajna rzecz. Zobaczcie. Ta kosa Echo ma tutaj śrubę i... Ta kosa ma tutaj śrubę i na pewno... tylko trzeba przeczytać instrukcję. Co ileś tam godzin koszenia powinno się uzupełniać tam smarem do przekładni. A na przykład kosa Stila, one te przekładnie tam są bezobsługowe i one podobno nie trzeba ich smarować. No ale jeśli tam poruszają się dwa elementy z dużą szybkością, no to prędzej czy później ten smar tam zniknie. W każdym razie moim zdaniem świetna rzecz, że nie zrezygnowali z tej dziury do smarowania. Kosa jest fajna, lekka i pomijając tą rączkę, ona gdzieś tutaj może jest luz. Pewnie jak dałbym jakąś podkładkę albo kawałek gumy, to by się wyeliminowało, ale ona jest bardzo sztywna. Spodziewałem się, że nie wiem, że będzie latać jak banan, jeśli ona jest taka lekka, a jestem bardzo z niej zadowolony. Co prawda mam ją tylko na kilka dni. Niestety tylko ona była, można powiedzieć, do testów, do filmu. I nie będzie takiego testu tam, nie będzie takiej recenzji, powiedzmy, za pół roku, test długofalowy. No ale trzeba się cieszyć tym, co mam i jestem bardzo zadowolony, że udało mi się zdobyć taką kosę nawet i do testów i sprawdzić na własnej skórze, że nie warto jest kupować chińskiej kosy, ale tak jak mówiłem, powstanie o tym film, gdzie dokładnie powiem o problemach, jakie miałem, jakie są w tych kosach i że lepiej jest dołożyć do takiej Echo Shindaiwa. Oh, my God.
jedna taka najważniejsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, wrażenie kosząc tą kosą, że tutaj w ogóle nie czuć wibracji. Tutaj na pełnym gazie, bez rękawiczek, w ogóle nie czuć tego, że tutaj coś pracuje. Ta kosa to jest ósmy cud świata. W porównaniu jak kosiłem chińską kosą, a tym, to jest coś niesamowitego. I co najważniejsze, ta kosa jest tańsza niż choćby sztyl czy huskwarna, o takiej samej pojemności i mocy, więc moim zdaniem jest to bardzo ciekawa propozycja, tym bardziej, że dostajecie na to 5 lat gwarancji i tam trzeba robić przeglądy co rok, ale ten przegląd kosztuje 20 czy 30 zł, więc to jest nic w porównaniu do tego, że przez 5 lat macie tutaj ochronę. I zresztą jak rozmawiałem z kilkoma osobami, co mają kosy Echo i Shindive'a, po prostu te kosy tylko lać odpowiednią mieszankę, oby nie stare paliwo, i one będą działać, działać, działać. I też jakość wykonania, plastiki, one, no, czuć w dotyku, że to jest coś z wyższej półki, a nie taki zwykły Chińczyk. No i przecież to jest kosa japońska, nie, ona nie jest produkowana w Chinach. To jest ważną rzeczą. A ja idę teraz dalej kosić i dalej ją testować. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, czy kupić chińską kosę, czy kosę markową, a przeczytaliście fora, gdzie niektórzy piszą, mam chińską kosę, działa 10 lat, nie warto przepłacać na markową, to może jak ktoś odpali raz na rok, czy dwa razy kosę, to i ta chińska mu starczy. I raz naprawi ją na rok, czy dwa. Ale jak ktoś kosi często, jak ma podwórko, jak często kosi kosiarką, chce mieć elegancko wykoszone pod kaszarką, to tylko i wyłącznie markowy sprzęt, można go wziąć na raty 0%, a zresztą to nie jest jakaś duża suma. Telefony kupuje się za 2000 i się wywala po roku czy po dwóch, a kosę kupuje się na kilkanaście lat. I jeśli wahacie się, czy to kosa ta markowa, czy chińska, to jeśli macie jakiegoś znajomego, co ma markową kosę, to pokoście nią, zobaczycie, jaka to jest wielka różnica. Ja myślałem, póki nie miałem tej kosy, nie miałem starej kosy Echo, mam ją taką rezerwową, pożyczoną, póki nie miałem czegoś lepszego, to myślałem, tak ma być i tak będę kosił, ale kiedy wziąłem coś lepszego do ręki, pokosiłem, to jest niebo a ziemia, to jest no przyjemność kosić taką fajną, dobrą kosą. I nie trzeba się zastanawiać, czy jak ją zgaszę, to czy odpalę, tak jak chińską, czy ją zaleję, czy nie.
To co prawda nie jest największy model, bo jest jeszcze większy, ale on do takiego podwórka daje w zupełności radę. Tutaj mam cienką żyłkę, wydaje mi się, że to jest jakieś 2,4 lub 2,7, taka karbowana, skręcana. Ale można dokupić jeszcze trójząb. Ja trójzębu nie mam. Mam jeden, ale tam chyba dziura jest za mała. Ale to jutro sprawdzę, jak coś to jeszcze dogramy tutaj z tym trójzębem. I zaraz jeszcze tam wykoszę i powiem wam, jak macie tylko możliwość, to jest coś niesamowitego. To jak ona odpala, jak ona kosi. Ona ma w ogóle inny dźwięk niż taka tania kosa. Ej, coś niesamowitego. Ja lecę dalej kościć. Na mnie. Kosząc tą kosą, ona w ogóle się nie zatrzymuje, obroty nie spadają. Można po prostu biegnąć za tą trawą i nawet w gęstej trawie to będzie dawało radę, a wiadomo, nad stawem jest grubsza trawa niż tak normalnie. Ta kosa i w Shindaiwie też jest taka technologia, która się nazywa High Torque. Ta technologia polega na tym, że ta głowica się kręci z jakimś tam przełożeniem szybciej niż taka normalna normalna głowica np. w starej kosie, też echo. To te nowe kosy mają taką jakąś specjalną technologię, że w gęstej trawie to ona idzie zupełnie lepiej. Ona w ogóle, tu obroty jej nie spadają, tylko można po prostu biec za tą trawą i coś niesamowitego. Jeśli film wam się podobał, jeśli chcecie więcej takich testów kos, może uda się jeszcze wypożyczyć inne modele. Bardzo chętnie bym je przetestował. Za bardzo nie mam teraz dziś co kosić innego niż tutaj ten kawałek działki. Liczyłem, że tam skoszę jakieś rancho czy coś, ale trawa, ale niedawno było koszone. Kosa u mnie pokazała się tak z dnia na dzień. Mamy tylko kilka dni na testy. Szkoda, bo chciałbym ją przetestować przy takim normalnym koszeniu. Mam takie rancho kosze, gdzie najpierw koszę kosiarku, jest bardzo dużo obkaszania. No i co? W opisie zostawiam wam link do strony Echo i Shindaiwy. Możecie tam zobaczyć inne modele, tańsze, droższe. I zachęcam was nawet i iść pomacać do salonu dealerskiego taką kosę. W tym filmie to byłoby na tyle. Dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. A na dziś tyle byłoby skoszenia i do następnego filmu. Dobra, możesz wyłączyć.
gadałem. Pod koniec tego filmiku opowiem wam o kilku rzeczach, które rzuciły mi się w oczy. Pierwsze jest to, że kosa jest naprawdę lekka. Ona na sucho waży lekko ponad 6,5 kilo. Tak na oko to jest mniej więcej 1,5 kilo lub ze 2 kilo mniej niż stara kosa Echo. Czyli przez te kilka lat technologia się posunęła, materiały są lepsze, lżejsze i to jest mega plus. Bo po kilku godzinach koszenia wy nie będziecie nic prawie czuć, że tutaj coś trzymaliście. Oprócz wagi na komfort wpływają też wibracje i w tej kosie one są naprawdę małe. Ich prawie w ogóle nie czuć. Rączki są gumowe, amortyzator jest jakiś też lepszej jakości tutaj przy silniku. I bez rękawic ja w ogóle nie czułem, że coś trzymam, co pracuje, co jest mega plusem. Kolejna rzeczą jest to, że rura, ta napędowa, jest sztywna, gruba i mocna. Bo spotkałem się z taką opinią, że ta rura jest jak baran się wygina, ale to jest błąd. Rura jest sztywna, mocna i nie ma tutaj się do czego przyczepić. Kolejną rzeczą jest to, że kosa ma miękki rozruch. Pokazywałem to już na filmiku, ale jeszcze powiem, bo to trzeba mówić, przypominać, bo takie tanie kosy po prostu tego nie mają i trzeba w taniej kosie włożyć więcej siły, żeby to odpalić. A tutaj tylko ruszyć tym starterem i tam w ogóle nie czuć oporu. I następną rzeczą jest to, co prawda nie wpływa to na jakość koszenia, ale plastiki wyglądają estetycznie, cała kosa wygląda bardzo dobrze. I plastiki na przykład przy osłonie żyłki są grube, po prostu grube. One mają kilka milimetrów, tak, ze 4-5 milimetrów to na pewno. Są lekko miękkie, bo wiadomo, nie może być to coś na twardość szkła, bo pęknie. Więc plastik jest gruby, mocny i na pewno nie jeden kamień wytrzyma. A wiadomo, jak się kosi, to różne rzeczy tam strzelają i to wygląda, że to lata wytrzyma ten plastik. To jest już moim zdaniem wada, że jest na kierownicy lekki luz. W sensie dokręciłem śruby, ale on ta kierownica te kilka milimetrów dalej się rusza. Nie przeszkadza to w koszeniu. I drugim takim myślę, że to minusem są szelki. Przynajmniej dla mnie one były niewygodne. I wolałem zostać przy swoich starych szelkach sprawdzonych. Co prawda te szelki Echo są miękkie. Mają dużo pianki, gumy, wzmocnienie na plecach. Ale ja wolałem zostać przy swoich. W sumie więcej wad, ani zalet takich nie zauważyłem. Miałem tą kosę bardzo krótko, więc też nie mam jak tego sprawdzić. Ale kosa ma moc, przyjemnie mi się nią kosiło i ja tam ją polecam. Jeśli ktoś z was stoi przed wyborem kosy, no to Echo 3610 jest naprawdę fajnym wyborem. I ją polecę z czystym sumieniem. I do następnego filmu. Cześć.